Cześć, cześć, z tej strony Rizrox, a to jest poradnik dla początkujących International Transtar 4070A. Słuchajcie, jego trzeba znaleźć na zaporze Smithville, dlatego startujemy Czarna Rzeka, jedziemy do bramy, przeskakujemy na zaporę i tutaj najlepiej od razu jest odkryć sobie garaż, czyli po wyjeździe z bramy od razu skręcamy w prawą stronę i odkrywamy garaż. Startujemy z garażu, no i słuchajcie, kierujemy się od razu na prawo w najprostszą drogę, ale niestety mamy tutaj przeszkodę. Więc bierzemy zadanie i trzeba dwa razy części serwisowe zabrać. Jedziemy po części serwisowe, wyjeżdżając z garażu na lewo od garażu, możemy sobie tam odebrać te części serwisowe. No i oddajemy, usuwamy kamienie z drogi. No i dalej jedziemy prosto, cały czas drogą. Przeważnie asfaltową, jest tam troszeczkę parę miejsc takich mniej asfaltowych, ale droga jest bardzo prosta i tutaj nawet ciężarówką z oponami uniwersalnymi spokojnie sobie dacie radę. Co do Internationala, mam o nim filmik na kanale, ale całkowicie nie używam tej ciężarówki, raz tylko go wziąłem na live'a i strasznie się zdziwiłem, bo do tej pory myślałem, że jest to ciężarówka, która jest dalekodystansowa, że mało pali. A jak ciągnąłem na przyczepę z jakimś ładunkiem, no to spalanie miałem chyba około 8, nawet do 11 mi skakiwało. No gdzie Ford CT9000 z ładunkiem nawet potrafi 3,5 litra palić. Jest, i to jest największy dystansowiec w SnowRunnerze. International niestety no, nie ma blokady dyferencjału, nie ma napędu na wszystkie koła. No i co powoduje, że jest bezużytecznym pojazdem w SnowRunnerze, tak prawdę mówiąc. Więc tutaj Wam pokazuję bardzo prosty i przyjemny sposób, jak go zdobyć i od razu jak go sprzedać, no bo nie oszukujmy się, no ANK, czy którą właśnie jadę, czy Taiga, czy może jakiegoś moda sobie zainstalujecie, są o niebo lepsze od Internationala i to jest raczej, jeżeli kolekcjonujecie, chcecie mieć wszystkie ciężarówki, to spoko. Ogólnie, żeby zrobić mapę na 100%, to też musicie go odnaleźć. No i tutaj na początku SnowRunnera możecie sobie pojeździć po ciężarówki z tych moich poradników. Nie tylko po ciężarówki, ale po pojazdy, po samochody, bo też są samochody do zdobycia. I po prostu te co gorsze sobie posprzedawać, żeby mieć kasę na upgrade'y, na silniki, na inne ciężarówki. Tutaj zobaczcie, też jest most do naprawy, ale mając ANK nie musicie tego mostu naprawiać. Możecie sobie tędy bokiem przejechać. No prawie bez problemów, no tutaj tylko musiałem niski bieg włączyć, ale nawet linki nie musiałem używać, więc tutaj bez problemu, naprawdę spokojnie można przejechać. No i jeżeli chodzi o Internationala, go nie trzeba całkowicie ani naprawiać, ani tankować, wystarczy do niego podjechać i już możecie w niego przeskoczyć, już jest wasz. Jak się do niego jedzie? No teraz cały czas jedziemy główną drogą przez zaporę Smithville, ale za chwilę tu jest skręt w lewo na kamieniołomy. No i tak troszeczkę trzeba objechać bokiem te kamieniołomy. Jest jedno miejsce, w którym no, poradzę uważać. No po pierwsze tutaj skręt w prawo troszeczkę trzeba zwolnić, bo jest taki spadek, gdzie można się wywalić w tym miejscu właśnie. I drugie miejsce bardzo niebezpieczne to jest, o właśnie, dojeżdżam do niego tutaj. Nie dość, że jest pochyłe, to jeszcze jest dużo korzeni i w tym miejscu bardzo łatwo się wywalić, więc tutaj w tym miejscu proponuję bardzo zwolnić, przejechać je bardzo powoli, nawet na niskim biegu możecie przejechać dla pewności, żeby się nie wywalić. No i słuchajcie, dalej wjeżdżamy w bagna, za chwilę wjadę w bagna, no i tam no na mapie musiałem zerknąć na mapę, bo już dokładnie nie pamiętałem, myślałem, że po wjeździe w bagna od razu po lewej stronie będzie International, ale on jest kawałek dalej, ale go widać z drogi, nawet nie trzeba go szukać na mapie za bardzo, bo go widać właśnie z drogi. No i tutaj trasa cały czas no jest bardzo fajna, przyjemna, no i kasa z tego Internationala, nie? Darmowa. O, zobaczcie, tu myślałem, że tu po lewej już będzie International, ale on jest jeszcze kawałek dalej,
Też po lewej stronie. No i tutaj na mapie Smithville jest jeszcze jeden samochód do znalezienia. O nim też będę Wam film stawiać. Bardzo prosty. O, zobaczcie, tutaj sobie szukałem, czy o właśnie tu w tym miejscu jest, nie? Czy tu po prawej stronie jest, ale nie, tam on jest jeszcze kawałek dalej, też po lewej stronie. No, bo tu nawet na mapie nie widać żadnego samochodu. No, i kawałek dalej podjadę, to już nawet drogi go będzie widać, że jest tam w tle. I wracając do tematu, jest jeszcze jeden samochód, Chevrolet jest do znalezienia na Smithville. Filmik też się pojawi za parę dni na kanale. Bardzo proste, jest też jeden przejazd tam do naprawienia, dwa miejsca, gdzie można się bardzo solidnie wypierniczyć, więc też o tym Wam powiem. No i co? No i też kasa wtedy darmowa wpada. No i jest jeszcze bardzo fajna ciężarówka White Western Star. I White Western Star jest bardzo, no, świetną ciężarówką i przy nim troszeczkę będzie trzeba się namęczyć. Ale filmik też oczywiście na kanale się pojawi i też będziecie mogli sobie zobaczyć, jak go tam wyciągnąć. No i zobaczcie, już widać tutaj naszą zdobycz. Podjeżdżamy, przeskakujemy do niego. O, zobaczcie, odkryto nowy pojazd. Przeskakujemy, wrzucamy do garażu. No i to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w następnych. Z tej strony Rizrox. Cześć.